kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella portalu OX.pl. Z Jaworza, z Parku Zdrojowego, witają Was Dorotka Kochut i Ania Musioł. Myśmy dzisiaj tutaj sobie przycupnęły przy tej pięknej fontannie, bo oglądamy Perseidy, słuchajcie, ale spadają. Was też zachęcamy, jak Kier jest zakochany. Specjalnie my tu przyszły wcześniej Kapkę, niż w niedzielne południe, sobie to pooglądać niebo Kapkę, bo też polecamy. Zaglądajcie, zaglądajcie, bo to zaglądali od zawsze nasi pradziadowie. I trzeba się dziwać w gwiazdy. Ale wiesz, Ania, najlepiej się dziwać w te gwiazdy w Jaworzu, bo to jest chyba najbardziej zakochana miejscowość na Śląsku Cieszyńskim. Opowiadasz. No to mi się zdarzy, to tak by można było powiedzieć. No, raz, że może to taki klimat, no jest tak miło i przytulnie. Gwiazdy widać bardzo dobrze. No a w ogóle jest to taka miejscowość z tradycjami uzdrowiskowymi, wiesz, tu różni ludzie przyjeżdżali. No wiesz, jak to się kończą, takie pobyty na turnusach, miłość kwitnie? Tak, miłość kwitnie. Jezery, ja też muszę kaś przyjechać, powiem ci. Mówiłem ci, możesz do Jaworza zaglądać. Tu wielu, wielu już od dawien dawna jeździło. Była taka znana literatka Maria Dąbrowska. Ona tu noce i dnie napisała, bo ją tak Jaworze zainspirowała. Nie będę się was dopytywać, ale była tam miłość w tle u tej Dąbrowskiej? Była miłość w tle. Słuchaj, ona chciała tu ino na chwilę przyjechać, a potem już wymyśliła taki cytat, że do Jaworza się rozprzyjeżdża tak na chwilę, żeby sobie kapkę, wiesz, na zdrowiu, to ci dobrze wyszło, a potem się wraca wciąż i się w końcu zostaje na zawsze, to już ci wszystko mówi. Maternio. Także... Ale ja bym w ogóle powiem, że polecam Jaworze, ja to już nie była kupę roku, a jakże się dziśka przeszła po tym parku zdrojowym, ja tu kawał parczyska, kawał fajnego terenu do posiedzenia, strasznie tu je przyjemnie, polecamy i zapraszamy was do Jaworza. Na zdrowiu też się możecie kapkę porepciugać, bo tu mamy fontannę, w niej płynie solanka z najwyższą zawartością jodu na świecie. A jeśli chodzi o zdrowie, to bierzemy się do życzenia. Będziemy życzyć też zdrowia. Zdrowio jak najwięcej, oczywiście. Ja zacznę, Dorotka, co? Tak, tak, czytaj, czytaj. 11 sierpnia urodziny obchodzi Karol Goryczka z Cisownicy. Tyle wiedzy, doświadczenia, młody rzadko to docenio. Tyle miejsc, tyle wrażeń i spełnienia twoich marzeń. Ale to nie koniec przecież, jesteś teraz w wieku kwiecie, bądź więc sobą wciąż niezmiennie i uśmiechaj się codziennie. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 13 sierpnia swoje urodziny obchodzi pan Krzysztof Chmiel z Cieszyna. Z okazji urodzin życzymy ci marzeń, żeby się spełniały, przyjaciół, żeby pamiętali, życia, żeby było kolorowe, miłości, żeby przyszła, szczęścia, żeby ci nie opuszczało, okularów, żeby były różowe, wakacji, by mogły trwać wiecznie. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. 16 sierpnia urodziny obchodzi Andrzej Raszka z Goleszowa. A z okazji tych urodzin życzymy ci, aby jedynymi łzami, które pojawią się w twoich oczach, były kryształowe łzy szczęścia. Aby radosnego uśmiechu na twojej twarzy nie zakryły ciężkie chmury. Aby płatki róż wyścielały drogę twojego przeznaczenia, a szczęście, zdrowie, radość i miłość były przeznaczeniem twych dni. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 11 sierpnia swoje urodziny obchodzi Litka z Cieszyna, która obecnie mieszka w Kanadzie. Z tej okazji cała rodzina z Cieszyna życzy ci dużo zdrowia, mnóstwa energii, spełnienia wszystkich marzeń, żeby wszystko układało się po twojej myśli. Pozdrawiamy z Cieszyna i do zobaczenia! 16 sierpnia świętować będzie mistrz pchnięcia kulą paraolimpijczyk Janusz Rokicki. Z tej okazji życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiowych i zawodowych konkurencjach. Niech spełniają się marzenia. Tego życzy cała redakcja portalu OX.pl. A żeś pięknie to pożyczyła. No, starała myślę, się że, jak najlepiej. Myślę, że pozdrawiamy pana Janusza bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wypoczywają na przeróżnych urlopach. Ania, to chyba ciebie też muszę pozdrowić. Pozdrów mnie serdecznie i mnie uściskaj też, wiesz? Tak, ja cię uściskam, bo ja też jestem na urlopie, także high life. Tak, ale za tydzień ją widzimy również w kolejnym koncercie. Dokładnie, bo my z Dorotką już was zapraszamy teraz na przyszły tydzień. Do Brennej, bo Brenna ziołami pachnie, a Matki Boskiej zielnej będzie, także będziemy się tam obwoniewać z tymi ziołami. Także jak kiedy może, to niech przyjedzie do Brennej, niech se te zioła wyświęci, niech mu się szczęści przez cały Boży rok.
No i będziemy się też chytać powoli do żenek już za tydzień. No to już ja. A Kali za tydzień jakie do żenki są? 18 już Ustroń świętuje. Opowiadasz. Tak, tak. To tam już u ciebie na Groniczkach te kapeczkę opóźnione wszystko. Nie, ja ci powiem, że u nas już też mają dość wymłócone wszystko, ale u nas standardowo do żenki ostatnia niedziela sierpnia. To wtedy zapraszamy do Brennej. No a dzisiaj się z wami Dzisiaj się z wami żegnamy. Zachęcamy was, żeby w najbliższych dniach podziwiać się kapkę w niebo, czy to w Jaworzu, czy to w jakiejś innej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim. Tą swoją gwiazdkę złapać, co by wam spadła, co byście zdążyli te swoje życzenia no, gdzieś tam sobie pomyśleć. Bo nie wypowiedzieć. Nie wypowiedzieć, dokładnie. A te, co mają być wypowiedziane, to nadsyłajcie na adres życzenia@ox.pl, a my je wszystkie w przyszłym tygodniu pięknie tutaj wyrecytujemy do tych waszych najbliższych jubilatów. Te wszystkie gratulacje, życzenia i wszystkie inne miłe słowa to już za tydzień w koncercie życzeń Stella. Zostawiamy was z jakąś fajną muzyczką do tych jubilatów dzisiejszych. No i do widzenia za tydzień. Kochajcie się nie tylko w Jaworzu. Proszę cię kochana, nie zmieniaj w sobie nic, bo dzisiaj miałem koszmar, że pokochałaś nic. Z telewizora chciałaś na życie przepis brać, a ja chcę, byś została jak w naszych retro snach. Plastikowi plastikowy jest nasz świat. Plastikowy nawet jest twój gust. W twarzy lalki ludzkich uczuć brak. Last